Cześć, w tym materiale pokażę Ci, jak niewielkim nakładem pracy możesz dużo bardziej profesjonalnie brzmieć po niemiecku. Mam też dla Ciebie prezent, o którym opowiem w dalszej części filmu. Jeśli uczysz się języka niemieckiego już od kilku lat i nadal mówisz Guten Tag albo Auf Wiedersehen, zmartwiecie, bo to nie brzmi profesjonalnie. Pokażę Ci, co szybko możesz zrobić, żeby brzmieć dużo, dużo lepiej. Najważniejsza rzecz, zacznij korzystać z zapisu fonetycznego, czyli z alfabetu fonetycznego, takiego oficjalnego, międzynarodowego, który dokładnie pokazuje, jak należy wymawiać poszczególne wyrażenia, czy pojedyncze słowa. I zacznijmy od zwykłego powitania, czyli dzień dobry, które w języku niemieckim nie wymawiamy jako Guten Tag, tylko jako Guten Tag. Jaka jest różnica? Zobacz, po pierwsze. To E wypada. W języku mówionym kreska pod N pionowa pokazuje, że zjedliśmy E. Ono zostało całkowicie zredukowane i należy mówić Guten. Kuten. Po drugie, to A jest wymawiane długo, ponieważ w języku niemieckim mamy samogłoski długie i krótkie, i akurat tutaj mamy do czynienia z długim A, czyli mówimy A. Kuten tak. G na końcu wyrazu zostało ubezdźwięcznione do k. Kolejna kwestia. Te pionowe kreski to akcenty. To jest akcent poboczny, a to jest akcent główny. Pokazują dokładnie, które z tych słów należy bardziej zaakcentować. Zobacz, że tym głównym akcentem mamy akcent padający na samogłoskę, bo zawsze akcent pada na samogłoskę a, czyli powiemy guten tak. Najważniejsze jest słowo tag. Guten też jest ważne, ale nie tak bardzo jak tak. Czyli pionowe kreski akcentowe pokazują, na co zwrócić uwagę. Co dalej? Mamy tutaj dwa razy ty, a ty w języku niemieckim wymawiane jest z przydechem. To się nazywa aspiracja. Ty, p i k. Wymawiamy nie tak płasko jak po polsku, czyli nie powiemy tak, albo nie mówimy guten, tylko mówimy kutn, kutn, albo tak. Tak, jakbyśmy tam takie małe h chcieli jeszcze dorzucić, i czasami rzeczywiście można spotkać zapis, w którym takie h się jeszcze pojawia przy p, t i k, ale nawet jeśli w alfabecie fonetycznym nie dopisuje się tego h, to w języku niemieckim należy. Te spółgłoski mówić z aspiracją, z przydechem. Dlatego właśnie, kiedy może słyszysz Niemców, którzy mówią bardzo dobrze po polsku, słychać u nich, że zostaje im w mówieniu po polsku właśnie ten niemiecki przydech. Więc tutaj powiemy tn, tn, a tutaj tak, tak, zobacz, kuten tak. I jak widzisz, kilka drobnych reguł, które sprawią, że teraz nie będziesz mówić kuten tak, tylko kuten tak. Co więcej, ten prezent, o którym wspomniałem na początku, to flipbook z dziesięcioma wyrażeniami, które pozwolą ci brzmieć profesjonalniej w takich zwykłych, najważniejszych, codziennych sformułowaniach. I jeśli klikniesz sobie tutaj w dowolnym miejscu tego napisu: Guten Tag, ja to dla Ciebie przeczytam. Zobacz. Guten Tag. A jeśli tutaj klikniesz na zapis fonetyczny, przeczytam to dla Ciebie wolniej. Mm. Tak. Guten Tak. I możesz sobie wielokrotnie do tego wracać. Idźmy dalej. Drugi zwrot to Auf Wiedersehen, czyli do widzenia. Tutaj musimy zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów. Po pierwsze, wiesz już, że istnieją w języku niemieckim samogłoski długie. I tutaj mamy takie dwie długie. Długie i, i oraz długie e, e. To długie i. Wynika z połączenia i oraz e. Najczęściej to połączenie właśnie czytamy jako długie i. Wita. Litera h dodana do samogłoski bardzo często przedłuża jej brzmienie, dlatego właśnie to e przeczytamy długo jako i. Ale e, które znajduje się z drugiej strony tego h, już przeczytamy bardzo, bardzo krótko. Zobacz, tutaj jest zapisane w zapisie lustrzanym i Taki zapis lustrzany oznacza, że czytamy je króciutko, czyli syn, syn. Bardzo krótkie e po bardzo długim e. Ważne, tutaj w środku nie ma żadnego i, nie mówimy zejen, tylko syn, syn. Rozciągnięte, zredukowane. Ale jest jeszcze jedno e połączone z ry. Które zostało w alfabecie fonetycznym zapisane w taki sposób, jako takie A odwrócone do góry nogami. To jest tak zwana aswa, którą czyta się jako ea. ea. Zobacz, to nie jest r, to nie jest też a, ale coś, co brzmi jak połączenie obu tych fenomenów językowych. Mówimy Fita, Fita, e ea, ea. Tego się trzeba będzie nauczyć. W całości wyraz do widzenia brzmi po niemiecku auf Wiedersehen i tutaj zobacz akcent na to wi. auf Wiedersehen Główny akcent na wieder i poboczny na sehen dwie dwie samogłoski auf są wiedersehen. i oczywiście tutaj przeczytam dla ciebie to szybciej a tutaj wolniej żebyś mógł mogła sobie to wielokrotnie poćwiczyć idziemy dalej bitte i zobacz nie czytaj proszę bitte tylko mów byte. Co jest ważne? I, uwięzione pomiędzy wieloma spółgłoskami, czytamy krótko, podobnie do polskiego i, y, czyli tutaj jest byte i na końcu już wiesz, to e w odbiciu lustrzanym czytane jest bardzo krótko, czyli nie mówimy bitte, tylko bitte. byte. To ostatnie e nie jest tak naprawdę do końca czytane jako e, tylko zobacz byte, e, e. Coś jak takie z lekko ściśnięte e. Byte. Co więcej, znowu pamiętaj, że tutaj mamy ty aspirowane, czyli wymawiane z przydechem. Byte. Tak, Tutaj już w zapisie fonetycznym nie czytam wolniej, dlatego że to jest krótkie słowo. Idziemy dalej. Tankę. Tankę. Co tu jest ważne? N i k czytamy troszeczkę inaczej niż po polsku. To dziwne ny z haczykiem oznacza, że to jest połączenie N i K z taką nosowością. Zobacz. Danke. Danke. Zobaczysz to też w takiej zbitce nyg, którą też będziemy czytali tak nosowo jako ny, Takie gęganie. I tutaj też jest tak bardzo nosowo czytane. Danke. N i K jako taki dźwięk zlany do dużej nosowości. Danke. Kolejne wyrażenie to cześć na powitanie. Jak widzisz, alfabet fonetyczny przewiduje dwie formy przeczytania tego słowa. Po pierwsze, jako "halo, halu. Tutaj O jest napięte, zamknięte, ale w miarę krótkie, natomiast nie można go przeczytać jako takie zwykłe polskie O, czyli to nie będzie Halo, tak, tylko Halo. Trzeba to napięcie oddać. Tutaj, nawet jeśli byś słyszała lub słyszał, że to o idzie troszeczkę w kierunku u, to nie można powiedzieć to jako halu, bo to byłoby też niepoprawne. Tylko halo, halo, O, o, które jest troszeczkę zaokrąglone, zamknięte. Natomiast druga wersja tego samego słowa jest akcentowana, jak tutaj widzisz, na to drugie, na drugą samogłoskę i wtedy to o czytamy bardzo długo. Halo. Hallo. O. Hallo. Dwie możliwości. Kolejne słowo to część na pożegnanie, czyli czys, czys. T S C H czytamy jako jeden dźwięk czy. Taki dziwny długi haczyk w zapisie fonetycznym to jest szy, a połączone z ty czytamy jako czy. Ten daszek pokazuje, że należy te dźwięki połączyć, czyli ty i szy łączymy do czy, Czứ. Y oznacza, że u umlaut czytamy jako krótkie u, a podwójne sy, jak widzisz, czytamy jako pojedyncze sy. czys". Czứ. I to jest właśnie poprawna wymowa. I teraz zobacz, co się dzieje. Mamy słowo entschuldigung, które teoretycznie też ma taką zbitkę. T, -S C, -H tutaj czytaliśmy TSCH jako 3. Ale w słówku Entschuldigung nie czytamy tego jako szy, tylko zobacz osobno jest ty i osobno jest S3. Nie ma tego połączenia. Dlaczego? Dlatego że Ent jest przedrostkiem. O przedrostkach mówię dokładnie w pakiecie niemiecki logicznie starter, o przedrostkach rozdzielnych i nierozdzielnych. Ent jest przedrostkiem nierozdzielnym. Co oznacza również, że jest nieakcentowany. Dlatego akcent pada na pierwszą samogłoskę drugiej części, czyli tutaj na to krótkie U. Przypomnę, odwrócona omega to krótkie U. Czyli mówimy and tak zapisane E oznacza, że należy je czytać tak po polsku krótko. And szuldigung, and szuldigung. I sch tutaj czytamy jako szy. czyli nie mówimy entschuldigung, tylko and Schuldigung. Co prawda w języku takim bardzo niedbałym, potocznym niektórzy mówią czuldigung, czyli bez tego pierwszego en, tylko zaczynają od tsch i wtedy czytają to jako Chuldigung, ale to jest bardzo bardzo potoczne. Poprawnie powinniśmy mówić ent Schuldigung. I właśnie tutaj na samym końcu mamy zbitkę N i G, która zapisywana jest w taki sposób i wymawiana wspólnie. Nie mówimy osobno NY G, czyli nie powiemy entschuldigung, tylko NY. Entschuldigung, kung. Entschuldigung. I jeszcze jedna ważna rzecz. Tutaj to I wymawiamy jako to bliskie naszemu Y, czyli powiemy entschuldigung. Entschuldigung. Czasami to i jest bardziej i, czasami jest bardziej -y w tym tutaj słowie, ale poprawny zapis fonetyczny pokazuje, że powinniśmy mówić to jako entschuldigung. Idźmy dalej. Vorsicht, czyli ostrożnie, uwaga. Kiedy coś może komuś upaść i mówimy, uważaj, albo ktoś zbliża się do jakiegoś, jakiejś szklanej ściany i nie ma zamiaru wyhamować, możemy krzyknąć Vorsicht. Czyli uwaga. Na co należy tutaj zwrócić uwagę? Po pierwsze, że V w języku niemieckim czytamy prawie zawsze jako f, nie jako w, czyli nie mówimy Vorsicht, tylko fo. V". v czytamy tak jak w słowie na przykład Volkswagen, tak? Przez V Volk, Naród, Volkswagen właśnie jako f. Tylko w słowach pochodzących z języków obcych czytamy V jako w, ale po niemiecku. Jeśli będziesz widzieć fo, zawsze czytaj przez f. Dalej widzimy, że tutaj jest długie o. Fło. Fło. I że mamy to ry, które jest zwokalizowane. To znaczy czytamy tak pomiędzy ry a a. O. Fło. Fło. tak, Z. Fło. I sy jako z. I jako y. I teraz taki znaczek nam się tutaj pojawia. C z haczykiem. I to jest takie mięciutkie. H", h", h". Nie ma tego w języku polskim, więc trzeba się po prostu przyzwyczaić. Podobne słowa w języku polskim, które nas, na, mogą na to naprowadzić, to hiena, hiacynt, hipopotam, tam gdzie mamy samo h i i. Wymawiamy to w języku polskim też tak miękko, więc powiemy Vorsicht. zicht. Akcent na fło i dopiero słabszy akcent na to i. Uwaga! Kolejne słowo. Richtig. Zobacz, co tu się stało. Mamy takie R odwrócone do góry nogami. To w alfabecie fonetycznym oznacza, że należy wymawiać to ry gardłowo. No i to jest chyba jeden z najtrudniejszych dźwięków. Trzeba się przemóc do tego, żeby wydobyć z siebie taki dźwięk gardłowy, ale bardzo polecam. R, tak? R, richtig. I czytamy jako: y. I zobacz, znowu mamy to C z haczykiem, czyli to mięciutkie ch, rych, tych. I może się wydawać tutaj coś dziwnego, bo zapis ICH czytamy jako ech oraz zapis IG, tutaj na końcu, też czytamy jako ech. Dlatego mamy rych, rych, tych. I tak się właśnie będzie działo, że jeśli jest ICH, to zawsze będziemy to czytać jako ech, a jeśli mamy i g na końcu słowa i nie ma tutaj już nic dalej, też będziemy czytali tę zbitkę jako ich. Gdybyśmy mieli jakieś dalsze samogłoski, na przykład już przy odmianie richtig, to wtedy to g przeczytamy tak normalnie jako g. Natomiast kiedy jest na końcu i nic po tym i g nie ma, czytaj to mięciutko richtig. I ostatnie słowo, skoro było richtig ry czyli prawidłowo poprawnie, to teraz będzie nieprawidłowo źle, czyli falsz. I to już się może wydawać banalnie proste, ponieważ wiesz, że zbitkę SCH czytamy jako szy, że w alfabecie fonetycznym sz zapisujemy w postaci takiego długiego haczyka, a wszystkie pozostałe elementy są tutaj łatwe do przeczytania w falsz. Jak widzisz, praca z alfabetem fonetycznym wymaga. Kilkunastu minut na przyzwyczajenie się do tego, że mamy samogłoski długie, że mamy niektóre zwokalizowane, że mamy pewne tutaj elementy, których nie znasz z takiego normalnego zapisu, ale Dzięki temu, jeśli będziesz widzieć w słowniku zapis fonetyczny danego słowa, dużo łatwiej będzie ci zrozumieć, jak się je czyta, a dzięki tym kreskom akcentowym też dużo szybciej znajdziesz odpowiednią melodię danego wyrazu, która pozwala dzielić to czytanie tam, gdzie właśnie należy to zrobić. Jeśli masz ochotę pracować z fonetyką niemiecką. Pracuję właśnie nad wieloma materiałami w pakiecie niemieckim, logicznie Starter, które pokażą Ci, jak czytać. 40 najważniejszych, właśnie takich fenomenów fonetycznych. Jeśli masz ochotę, zapraszam na stronę akademia 24pl Tam dowiesz się wszystkiego o pakietach niemieckich logicznie. Dzięki, i do zobaczenia w kolejnym materiale. I nie zapomnij, oczywiście, pobrać tego flipbooka, a w zasadzie kliknąć linku, w którym będziesz mogła lub mógł odsłuchiwać sobie tego wszystkiego, bo gdybym udostępnił to jako PDF. PDFy niestety nie mogą mieć nagrań, a takie flipbooki, które są dostępne poprzez przeglądarkę, jak najbardziej są interaktywne, to znaczy klikaj sobie i powtarzaj. Dzięki, cześć!